Wzorem w systemowej opiece nad ofiarami przestępstw może być Szwecja. Kraj pod względem działania policji podzielono na 7 obszarów. Tylko w samym południowym regionie pracowników dedykowanych do pracy z ofiarami przestępstw jest aż 70. Przeprowadzamy ocenę ryzyka i na podstawie oceny ryzyka podejmujemy decyzję o tym, jakie środki należy podjąć, jaka ochrona i wsparcie są potrzebne ofierze. A te jest bardzo różne. To nie tylko wsparcie prawne. Ofiary potrzebują często także pomocy psychologa. Dla jednej osoby zwykła, oczywiście w cudzysłowie, zwykła kradzież może być bardzo mocno oddziałująca na jego psychikę, a no z kolei musimy też pamiętać o tych najcięższych przestępstwach. Musimy pamiętać też o przestępstwach z nienawiści, o nierównym traktowaniu. W wielu krajach brakuje jednak systemowych rozwiązań i programów wsparcia. To część ich pracy. Policja często myśli, że moim zadaniem jest złapanie przestępcy, ale ich zadaniem jest również opieka nad ofiarą i pomoc jej. Niestety teraz przytłoczeni mnóstwem formularzy do wypełniania mają tak wiele rzeczy do zrobienia, więc musimy im pomóc w pracy polegającej na pomaganiu ofiarom. Śledczym powinno zależeć na tym, aby ofiary przestępstw były w stanie brać udział w całym procesie. Często pokrzywdzeni są zarazem jedynymi świadkami tego, co zaszło. Ofiary są najlepszym dowodem. Nawet lepszym niż odbitki palców i DNA, więc jeśli zapewnimy im najlepszą ochronę, wsparcie i nastawienie, będą wnosiły wkład w cały proces prawny. To jest nasz cel. Bo ułatwia to także pracę organom ścigania, które dzięki współpracy z pokrzywdzonymi mogą szybciej zatrzymać sprawcę przestępstwa. W kursie współorganizowanym przez Szkołę Policji w Pile udział bierze kilkadziesiąt osób z Polski i zagranicy. Mamy przedstawicieli 15 krajów z terenu Unii Europejskiej, m.in. Włochy, Francja, Portugalia, Hiszpania, Polska, Czechy, Łotwa, Szwecja, Grecja, ale też zajęcia są prowadzone hybrydowo, bo część zajęć w formie wykładów jest prowadzona online przez ekspertów międzynarodowych. A także na miejscu. W trakcie kursu w Szkole Policji prowadzone są także praktyczne warsztaty. 11. Międzynarodowy kurs CEPOL zakończy się w piątek.